Piszemy na konferencji prasowej po zakończonym meczu Broń-Radom Pogoń, Grodzisk Mazowiecki. Poprosimy o ocenę trenera Pogoni. Witam Państwa. Chciałem tego pogratulować tego pierwszego kroku, czyli pierwszego miejsca po rundzie, tak może być. W sezonie zasadniczym. A co do samego meczu, na pewno przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem zrobienia swojej pracy do końca. Wiadomo, że inne priorytety przed tym meczem obydwie drużyny miały, ale my swoje mieliśmy jasne. Jak się gra, to się gra o zwycięstwo. Myślę, że zaprezentowaliśmy się dobrze, wygraliśmy zasłużenie, zwłaszcza w drugiej połowie. Jak wiadomo, nastąpiły też zmiany w broni, ale panowaliśmy nad wydarzeniami na boisku, strzeliliśmy kolejne bramki i wygraliśmy. Myślę, że po tym, co dzisiaj było, to personalia pomijając, tak nie odnosząc się do tego, to zasłużenie, myślę, z tego, co na boisku było. Więcej, myślę, nie ma co o tym meczu mówić. Dziękuję. A jakby pan ocenił tak szybko, na gorąco, całą tę rundę? Wiadomo, przyjdzie na to czas teraz na gorąco, to można ocenić. Żal, że nawet jak Broń by grała w swoim trzech zawodników, których dzisiaj nie grało, grali, co w końcówce grali. Myślę, że i w pierwszym meczu i w tym pokazaliśmy, że byliśmy blisko tego, że też mamy potencjał, mamy potencjał i w tym sezonie mogliśmy dużo więcej, myślę, zrobić. I jest żal, tak, i jakieś rozczarowanie po tym sezonie, bo bardzo wierzyliśmy w to, że to my wygramy. Panie trenerze, no gratulujemy mistrzostwa ligi i co dalej? Co dalej, tak. No, ja przede wszystkim po tym meczu to chciałbym podziękować trenerowi i drużynie z Grodziska za to, że zgodziła się rozegrać ten mecz dzień wcześniej, czyli w piątek, bo to nam trochę utrudniało odnośnie soboty i memoriału tutaj zasłużonego naszego trenera Zdzisława Mikulskiego. Także dziękuję za to, że mogliśmy to rozegrać dzisiaj o 19:00 i ten mecz się odbył. I powiem krótko, no mecz się odbył i nic mówiąc, nic dodać. Ciężko jest zmotywować drużynę, która jest myślami już w sobotę o grę o trzecią ligę. I mieliśmy też różne sytuacje kadrowe, które nas zmuszały do różnych roszad. Później dokonaliśmy zmiany, natomiast zgodzę się absolutnie z trenerem, że dzisiaj akurat w tym meczu, w takim zestawieniu Pogoń Grodzisk wygrała zasłużenie i nie mamy nic tutaj do powiedzenia. Natomiast tak jak pan redaktor powiedział tutaj, jesteśmy myślami już w meczu sobotnim i środowym, bo to są dla nas dwa kluczowe mecze o stawkę. Jesteśmy zmobilizowani, jesteśmy w komplecie przygotowani i mam nadzieję, że nie zawiedziemy kibiców. Panie trenerze, to nerwowość. Skąd taka nerwowość po pierwszej połowie? Jeden trener na trybunach, drugi trener na trybunach. Masa niepotrzebnych kart. Panie redaktorze, nie dam się wypuścić. Nikt nie lubi przegrywać. Natomiast no nic więcej nie chciałbym powiedzieć. No atmosfera może i nerwowa, bo obaj oglądaliśmy ten mecz z trybun. Ja tak wtrącę w żartem, pół serio. Trener chciał z góry zobaczyć, jak zespół gra, bo inaczej widać przed barażami, a ja na koniec, żeby podsumować z góry, żeby zobaczyć, jak to... Nic więcej na ten temat. Kończymy tym meczem ligę. Jesteśmy mistrzami, tak jak tutaj powiedzieliście. Natomiast szykujemy się do najważniejszych meczy o stawkę i z tych meczy będziemy rozliczani. Panie trenerze, jeszcze pytanie. Dzisiaj wpuścił pan 5 juniorów, jednego, który dopiero 2 dni temu skończył wymagany wiek. To była nagroda dla nich, czy motywacja dla innych? Ja powiem tak, no motywacja i czas na jakieś tam przemyślenia, na jakieś doświadczenia, na jakieś zdobycie jakiejś tam wiedzy o zespole, o szatni przede wszystkim. Po to chłopcy trenują w broni, po to jest mnóstwo roczników, to jest najstarszy rocznik, także piątka tutaj zawodników w ten mecz weszła. Motywacja, nadzieja, że mogą
przyszłości być pełnowartościowymi zawodnikami broni. Po to trenują, po to wkładają tyle pracy, żeby zaistnieć w seniorach. Nie tylko zaciąg tak zwany zewnętrzny, tylko swoi chłopcy. No. Dzisiaj mówię, no, dzisiaj wynik minusowy, bardzo minusowy, natomiast ci chłopcy na pewno nie będą spali przez noc, będą myśleli o swoich sytuacjach, będą myśleli o swoich podaniach, o swojej grze. To tylko mobilizacja i takie nastawienie na dalszą pracę, na solidną pracę i tyle. No. Mówię jeszcze tak, to zapytam za zamkniętymi drzwiami, odbyło się spotkanie prezesów, trenera, zakończyło się brawami, jak słyszeliśmy. Trener coś zdradzi, czy by dotyczyło takie motywujące, czy... No ja powiem tak, no wiadomo było przed meczem, że nikt tutaj z porażki nie będzie robił tragedii, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no zespół i ja będziemy rozliczani po meczach barażowych, tak? No i tutaj nie można robić afery, nie można robić jakichś tam nieprzyjemnych rzeczy, żeby po porażce u siebie, tak wysokiej, no, ale przed ważnym meczem jakieś no, dziwne sytuacje, tak? Dlatego zarząd klubu, jak i ja, podziękowaliśmy piłkarzom za to, że zdobyliśmy pierwsze miejsce w lidze, bo to było pierwszym naszym celem, a drugim celem jest wygranie baraży. No i usiądziemy sobie tutaj za półtora tygodnia i wtedy będziemy się rozliczać, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mogę pytanie jedno? Tak. Mógłby pan się przedstawić, bo ja was nie znam, jestem pierwszy raz. No to dobrze, no to najpierw trener. Przedstawić się. Tak. Mateusz Miłoszewski. Mateusz Miłoszewski i Artur Kupiec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wow.